oświadczył, jest to jedna z najważniejszych uchwał dokumentów Rady Powiatu Krośnieńskiego na przestrzeni roku kalendarzowego, a zarazem i budżetowego. Panie i Panowie Radni, otrzymaliście w materiałach na dzisiejszą sesję projekt uchwały budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok dotyczącymi projektowanych, planowanych dotacji dla różnych jednostek, jak i też kolejnego załącznika w postaci planu dochodów na wydzielonym rachunku. Ten projekt uchwały również uwzględnia już wspomnianą autopoprawkę zarządu wynikającą z wprowadzenia środków z działania Kapitał Ludzki, jak i projektu Erasmus. Zatem krótko uzasadniając ten projekt uchwały budżetowej, chciałbym zwrócić uwagę na to, że wielkości tutaj kwotowe zawarte są porównywalne do roku 2014. I tak dochody na ten rok zaplanowaliśmy w kwocie ogółem w wysokości 66 milionów złotych 36 tysięcy. W tym jest uwzględniona również kwestia sprzedaży majątku. Zaplanowaliśmy wartość sprzedaży na kwotę 610 tysięcy złotych. Dochody bieżące ogółem wynoszą 65 milionów 271 tysięcy. Procentowo stanowi to 98,8% planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wynoszą tylko 765 tysięcy złotych i stanowią 1% planowanych dochodów ogółem. Podkreślam to dlatego, że później przy wydatkach zwrócę również uwagę na wielkość kwotową, jak i procentową wydatków majątkowych. Tutaj jest dochód majątkowy tylko 765 tysięcy złotych. Natomiast głównymi innymi źródłami dochodów to są udział w podatku PIT i CIT. Stanowi to kwotę ogółem 13 milionów 48 tysięcy złotych. Procentowo stanowi to 19,7% planowanych dochodów ogółem. Dochody z budżetu Unii Europejskiej wynoszą, i tutaj też mogę powiedzieć, tylko 948 tysięcy złotych, to jest około 1,4% planowanych dochodów, tylko dlatego, że jesteśmy w takim roku bardziej teoretycznym i przygotowawczym w zakresie projektów, a nie pozyskiwania i wydatkowania w sensie finansowym środków z Unii Europejskiej. Subwencje wynoszą 31 964 tysiące złotych. Procentowo stanowi to 48% planowanych dochodów subwencji. Dotacje natomiast na zadania własne i zlecone wynoszą 13 milionów 807 tysięcy. Procentowo stanowią to 21% planowanych dochodów. I dochody pobierane i otrzymywane na podstawie innych odrębnych ustaw, no w tym już ze sprzedaży majątku, wynoszą 6 milionów 269 tysięcy. Stanowią około 9,5% planowanych dochodów. Wydatki. Na 2015 rok zaplanowaliśmy w kwocie ogółem 66 milionów 326 tysięcy złotych. Z tego wydatki bieżące wynoszą 59 milionów 82 tysiące złotych. Stanowią 89% planowanych wydatków na 2015 rok. Jest to bardzo istotny wskaźnik i wielkość w strukturze wydatków powiatu krośnieńskiego. Wydatki majątkowe wynoszą 7 244 tysiące i stanowią 11% planowanych wydatków ogółem na rok.
jest to w zestawieniu z dochodami majątkowymi, no przepaść. Ale do tego jeszcze się odniosę, jeśli chodzi o wydatki majątkowe w trakcie omawiania projektu uchwały budżetowej. Chciałbym zwrócić uwagę na strukturę wydatków. Tak jak wskazaliśmy źródła dochodów, tak teraz chciałbym wskazać strukturę wydatków. 70% stanowią wydatki jednostek budżetowych. 21% stanowią dotacje celowe i podmiotowe. 5% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. 1,7% stanowią wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. I około 1% to wydatki na obsługę długu i poręczenia. Natomiast procentowy udział w tych wydatkach na obszary, że to tak określę, przedstawia się następująco. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki na ten obszar stanowią 48,5% wydatków ogółu. Czyli blisko połowa naszego budżetu przeznaczona jest na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Pomoc społeczna stanowi 14% wydatków ogółu. Administracja publiczna podobnie, 14% wydatków ogółu. Transport i łączność stanowi 13,7%. Pozostałe zadania wykonywane przez powiat stanowią, w tym m.in. Powiatowy Urząd Pracy, tutaj się znajduje, stanowią poniżej 4% planowanych wydatków. Wydatki z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak wspomniałem, wynoszą 996 tysięcy złotych i dotyczyć będą tylko zadań oświaty i wychowania, choćby tu wspomniany ten projekt Erasmus. Realizowane będą właśnie z udziałem środków pochodzących z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki majątkowe, o których już wcześniej wspomniałem, są one zaplanowane w kwocie 7 244 tysięcy złotych. To są środki przeznaczone na zadania i zakupy inwestycyjne. Przypomnę, że w zapisie projektu uchwały budżetowej mamy wyszczególnione duże zadania. Przypomnę, są to budowa, przebudowa drogi Dobieszyn, Jedlicze. Mówię w pewnym skrócie, nie przywołując numeracji i ciągu dłuższego. To jest kwota całościowa blisko 4,5 miliona złotych. W budżecie zapisujemy tylko 50%. Podobnież na budowę chodnika w miejscowości Głowienka. Kwota całościowa jest 2 miliony 800. Zapisujemy w naszym budżecie 50%. Podobnie budowa 3 projektowanych w chwili obecnej mostów. Droga Głojsce, Draganowa, Sulistrowa. Kwota 2 milionów 800 tysięcy złotych. Zapisana jest wielkość 50%. Zatem gdybyśmy uwzględnili wydatki i gdy zrealizujemy to, co planujemy w pełnej wysokości, to tak naprawdę wydatki majątkowe będą w wysokości ponad 14 milionów złotych. I chciałbym zwrócić również uwagę na to, że w naszym budżecie mamy zabezpieczone środki w wysokości 300 tysięcy złotych jako wkład własny do środków, które mamy nadzieję pozyskać na usuwanie skutków klęsk powodzi. 300 tysięcy złotych. A w chwili obecnej chciałbym Wysoką Radę poinformować, że zgłoszone zostały przez Zarząd Powiatu Prysznickiego 3 zadania do tego działania. Poruszaliśmy się w pewnych ramach, które zostały nam narzucone odgórnie w związku z decyzją ministra, że będą to uwzględniane tylko te zadania, które raz zostały zatwierdzone, zweryfikowane przez komisję pani wojewody, a ponadto były one, wystąpiły one w roku 2012 i 2014. Patrzyliśmy na przede wszystkim pod tym kątem
które to z tych dróg się kwalifikują, a ponadto co do wielkości również na to zwracaliśmy uwagę i umiejscowienia. I tak zostały zgłoszone do tego programu trzy drogi, trzy inwestycje. Kwotowo przedstawię od największej do najmniejszej. Pierwsza to jest przebudowa drogi Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka. To jest długość 3796 metrów. Całkowita wartość tego zadania to jest 1 300 000. Druga, przebudowa drogi Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów. Chodzi tutaj konkretnie o drogę z Chorkówki w kierunku Leśniówki. Leśniówki to jest odcinek drogi całościowo patrząc 2500 metrów. Całkowita wartość tego zadania to jest 590 tysięcy złotych. I kolejna, zarazem trzecia inwestycja czy droga zgłoszona, to jest przebudowa drogi Niżna Łąka-Bóbrka. Całkowita długość 1608 metrów, wartość blisko 300 tysięcy złotych. Nie mówię tutaj o tych zadaniach, które chcielibyśmy, aby one zostały zaakceptowane i zrealizowane de facto, a myślę tu o tym, co jest w dalszym ciągu w sferze projektowej i uzgodnieniowej z programu współpracy transgranicznej Polska Republika Słowacka. Tutaj widzimy w tej optyce, bo chciałbym tylko zasygnalizować, bo potrzeb jest bardzo wiele, jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturze drogowej. Zapisujemy te inwestycje, na które możemy pozyskać środki zewnętrzne. To jest priorytet i to jest zasada. Tam, gdzie można uzyskać wsparcie, tam są te nasze działania ukierunkowane. I tu między innymi ta droga wieczna z boiska jest, no powiedzmy, taka zamrożona, czekająca na rozstrzygnięcie ostateczne co do zatwierdzenia w tym programie, o którym mówiłem. W rezerwie, w budżecie zaplanowane zostały rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem 700 tysięcy złotych, w tym rezerwa obligatoryjna na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160 tysięcy złotych. Wykonanie tego budżetu, no, będzie wymagało takiego gospodarskiego podejścia, takiego oszczędnego. Wiele niewiadomych u nas czeka, jak zwykle przy konstrukcji budżetu i pewnych elementach, które są dynamiczne w ciągu roku. Przez pryzmat lat minionych muszę tutaj jasno powiedzieć, że wielokrotnie przyjmując czy przedstawiając projekt uchwały budżetowej, miałem pewien duży niedosyt, patrząc na potrzeby, na zadania, w zderzeniu z możliwościami w danym czasie. Odczuwałem to, co powiedziałem, duże niedosyt. W trakcie roku bywało, i taka była w większości zasada, że ten budżet był poluzowywany, rozluźniany po stronie dochodów, a zatem i później przekładało się na to wydatkowanie, zwłaszcza w infrastrukturze, tak jak powiedziałem, drogowej, budowa chodników. Oczywiście nie w takim zakresie strategicznym, że to powiem, ale mniejszym, nie mniej ważnym dla społeczności lokalnych. Zatem to gospodarskie, oszczędne podejście na początku roku budżetowego zapewne zostanie później nagrodzone tym, że do tego niewielkiego spektrum zadań dołożymy inne. Musimy mieć na uwadze to, że budżet, zwłaszcza w obszarze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, nie został zaplanowany w pełnej wysokości zgłaszanych potrzeb. Jest to zaplanowanie na poziomie 97% zgłaszanych potrzeb, czy z planu, który został nam przedstawiony. Szczegółowe omówienie i uzasadnienie tej uchwały budżetowej macie Państwo w materiałach,
ale również i ono zostało przedstawiane na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady. Deficyt na 2015 rok wynosi 289 500 zł. Pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i sprzedaży papierów wartościowych. Szanowni Państwo, tutaj po raz trzeci mógłbym powiedzieć, że tylko. Tak jak mówiłem, użyłem tego sformułowania przy wydatkach majątkowych, przy dochodach ze środków Unii Europejskiej, to teraz po raz trzeci użyłem tego określenia, tylko 289 500 zł. Dlatego też między innymi, żeby dać sobie szansę na to, aby w roku kolejnym, kiedy mam taką nadzieję, zostaną już de facto uruchomione środki choćby z regionalnego programu operacyjnego. W tej nowej perspektywie 2014-2020 powiat miał tą możliwość aplikowania. Miał tą możliwość wsparcia się choćby zwiększonym deficytem, który zostanie pokryty z kolejnych kredytów, ale o tym to już przy wieloletniej prognozie finansowej. Przychody zaplanowane zostały w kwocie 3 500 000 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu tutaj wspomnianego przed chwilą przeze mnie i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i tutaj ta kwota wynosi 3 300 000. Stan zobowiązań, byśmy mieli tą świadomość. Stan zobowiązań z tytułu tych wcześniejszych kredytów, pożyczek na początku tego roku wynosi 16 798 300 zł. Procentowo to stanowi 25 planowanych procent planowanych dochodów na 2015 rok. I tu jeszcze jedno zdanie, bo zwłaszcza samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem, przyzwyczajeni właśnie pewnymi myśleniem, pewnymi wskaźnikami, odnoszą się właśnie do tej wielkości. Zadłużenie do dochodów. I jeśli jest to w takich stanach jakby tutaj u nas występujących, czyli niezbyt wysokich, 25%, to jest ogólne przekonanie, że powiat ma możliwości jeszcze funkcjonowania, czyli zwiększenia tego obciążenia zobowiązaniami do wyższych procentowo poziomów. To nie jest tak do końca. Ważniejszym, że to tak powiem, czy bardziej determinującym powiat wskaźnikiem, nie tylko powiat, w ogóle samorządy wskaźnikiem, to jest to, co występuje w wieloletnim programie finansowym, czyli różnica, czy możliwość obsługi zaciągania kredytów, czy obsługi już zaciągniętych kredytów. Czyli różnica między dochodami a bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. I te widełki pokazują możliwości zwiększania deficytu i obciążeń zobowiązaniami kolejnymi. Zatem te 25% nas cieszy, ale to nie jest główna determinanta dająca wskaźnik czy obraz tego, co powiatu kosztuje. Pozostałe elementy, które zawiera projekt uchwały, to są zawarte właśnie w tych uszczegółowieniach. To jest w zakresie dokonywania zmian w budżecie powiatu oraz upoważnień dla kierowników jednostek w sprawie zmian w planach finansowych jednostek. Ten projekt uchwały zawiera również możliwość opis zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu i udzielania poręczeń. To są zawarte te elementy w załączniku numer 1, a zwłaszcza numer 2. Bo w załączniku numer 1, tak jak już powiedziałem, są określone planowane kwoty dotacji. Tak bardzo krótko przedstawia się projekt, z mojej strony przedstawiony projekt, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Tak jak już powiedziałem, jest to budżet realny, nie
dęty, przepraszam za określenie, od strony życzeniowej i zapewne wielokrotnie jeszcze będziemy wracać do tego budżetu i mam nadzieję, że ten powrót będzie w zakresie zwiększania dochodów, a przez nie będzie się również zwiększały możliwości inwestycyjne. Już na zakończenie chciałbym powiedzieć o tym, że wczoraj słyszałem pewną informację radiową o przyjęciu budżetu przez powiat leżański i były tam niektóre najważniejsze elementy przedstawione z tego budżetu i między innymi to chcę powiedzieć. Budżet powiatu leżańskiego po stronie wydatków inwestycyjnych zapisał 3 miliony złotych. Więc powiem tak, że troszkę mi milżyło, że patrząc na to, że my zapisujemy tutaj kwotę ponad 7-milionową i to jest tylko udział 50%, nie uwzględniając tych elementów, gdzie jestem w dobrej myśli co do pozyskania środków na usuwanie klęsk żywiołowych, to myślę, że taki umiarkowany optymizm powinien tutaj nas radnych nominować, czy przyjęty przez nas taki umiarkowany optymizm. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję panu staroście za bardzo dokładne omówienie 11 paragrafów uchwały. Mnie pozostały tylko dwa. Ja na końcu już debatowania nad tym projektem je przedstawię państwu. Tak jak pan profesor wspomniał, nad projektem uchwały budżetowej projekt był przedmiotem analiz na poszczególnych komisjach stałych naszej Rady. My znamy opinię tych komisji. Uważam, że pan przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, który ostatecznie zebrał wszystkie wasze opinie z poszczególnych komisji, zaprezentuje ostateczne stanowisko wszystkich komisji. Jeżeli nie będzie innych propozycji, to bardzo bym prosił radny Kazimierz Władysz, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, przedstawił opinię poszczególnych komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się 14 stycznia z udziałem pana przewodniczącego Rady, pana starosty, pani skarbnik. I po zasięgnięciu wszystkich opinii poszczególnych komisji, które nie wniosły uwag i jakichś poprawek do projektu uchwały, Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie poparła ten projekt. Także myślę, podobnie jak w dniu dzisiejszym, pan starosta podczas posiedzenia komisji również bardzo szeroko nam omówił projekt i założenia do uchwały budżetowej. Także myślę, że to jest podstawą, żeby dzisiaj tą uchwałę przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania, uwagi jeszcze do tego projektu? Bardzo proszę. Radni? Nie ma? Panie i panowie radni, opija. Bardzo proszę panie przewodniczący, to raz w pierwszym zamiarze starosta miał przedstawić tą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę o dopuszczenie w tym względzie pani skarb. Bardzo proszę. Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt bez wnoszenia uwag. Stwierdziła, że jest to projekt opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych w samorządzie powiatowym i zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem. Ten dokument składa się z dwóch takich elementów: z projektu uchwały budżetowej i z uzasadnienia do tego projektu. Stanowią spójną całość i spełnia wszystkie wymogi. Określa zarówno źródła dochodów, jak i źródła wydatków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Jedynie zwróciła uwagę, tak jak pan starosta wspomniał przy omawianiu, że wydatki na oświatę edukacyjną i opiekę wychowawczą zostały zaplanowane na poziomie 97%, co będzie wymagało dużej uwagi ze strony Rady i Zarządu Powiatu przy wykonywaniu tego budżetu. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, uchwała nr 3/24/2015 roku Rady Powiatu Kościńskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku. Uchwała budżetowa na 2015 rok. Stosowne paragrafy
Tak jak powiedziałem, pan starosta od 1 do 11 dokładnie państwu mówił, więc 18 stron myślę nie będę czytał. I paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że nie ma. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę budżetową na 2015 rok przyjęliśmy jednomyślnie. Panie starosto, w imieniu kierownictwa Rady Powiatu, w imieniu wszystkich radnych chcę panu serdecznie pogratulować, ale nie tylko panu, ale i poprzedniemu zarządowi powiatu krośnieńskiego, który przygotowywał projekt, jak i obecnemu, który miał już do czynienia z autopoprawkami. Ja, słysząc o deficycie budżetowym, mówię śmiechu warte. Tak jak większość ludzi, która odbiera 200 tysięcy złotych. Także jednomyślność świadczy o tym, że był perfekcyjnie projekt przygotowany. Gratuluję i raz jeszcze serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za te słowa panu przewodniczącemu. Dziękuję Wysokiej Radzie za poparcie. Myślę, że istotnym tutaj naszym takim wskaźnikiem trafności decyzji będzie zakończenie roku 2015, gdzie jestem przekonany, raz realizacja tych już teraz zapisanych zadań, ale również poszerzony wachlarz, w to też mocno wierzę, za wachlarz innych kolejnych zadań sprawi, że kończąc rok 2015, dziwne, że mówię na początku roku o końcu, ale jednak istotne jest to, aby na końcu nie tylko być zadowolonym, usatysfakcjonowanym na początku, ale również na zakończenie, aby ta satysfakcja i zadowolenie wszystkim państwu, paniom i panom radnym towarzyszyła przy końcu tego roku.